Wakacje dobiegły końca. Uczniowie rozpoczęli w poniedziałek rok szkolny. Przed nimi, nauczycielami i rodzicami, czas ciężkiej pracy, nowych wyzwań i sukcesów. W placówkach oświatowych zarządzanych przez samorząd gminy Brzozów okres wakacyjny wykorzystano na odświeżenie budynków i przygotowanie jak najlepszych warunków do nauki dla uczniów. Kontynuujemy już drugi rok rzędu pracę w Szkole Podstawowej w Gawicy Starzeńskiej. Przede wszystkim prace dotyczyły malowania, szpachlowania korytarza szkolnego na parterze, ułożenie płytek posadzkowych w około 200 metrów, wymiany stolarki okiennej w korytarzu, jak również wymiany instalacji elektrycznej i montaż lamp oświetleniowych typu LED. Jest to kontynuacja rozpoczęta w roku ubiegłym, ponieważ zakres prac ubiegłorocznych był może nawet nieco większy. Niemniej jednak te koszty były również bardzo duże i myślę, że te prace z okresu 2 lat poprawią bardzo w sposób znaczący estetykę tego obiektu, jeśli chodzi o wnętrze. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 2 w Przytnicy i Szkole Podstawowej nr 1 w Chłyskach wybudowaliśmy stację uzdatniania wody oraz wymianę zbiorników hydroforowych. Te prace były bardzo konieczne, czekały na rozwiązanie dość długi okres czasu. Myślę, że nie będzie problemu z jakością wody w tych placówkach w najbliższym czasie. W Szkole Podstawowej nr 2 w Chłumniskach wykonane było cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej oraz montaż paneli podłogowych w 2 salach. Jeśli chodzi o przedszkole nr 2 w Chłumniskach, również jest to kontynuacja lat poprzednich remontów związanych z tą placówką i dotyczy on remontu zmywalni oraz pomieszczeń gospodarczych. Myślę, że ten obiekt zyskał bardzo wiele w ostatnich latach, wiele pozytywnego. Już od kilku lat prowadzimy remont tak przy udziale środków unijnych, jak i krajowych w przedszkolu samorządowym nr 1 w Brzozowie. W bieżącym roku było to najważniejszą sprawą, było urządzenie drogi objazdowej wokół budynku przedszkola. Tu były dość poważne problemy rodziców przywożących dzieci, ponieważ z tym zawrotem był problem. W związku z tym w tej chwili urządziliśmy drogę, objazd wokół budynku. Myślę, że problem zniknie w tej chwili już, jeśli chodzi o transport dzieci do tego przedszkola. Modernizacja żłobka przy Brzozowskim Przedszkolu Samorządowym pozwoli na przyjęcie większej liczby dzieci, które bawić i uczyć się będą w nowoczesnych pomieszczeniach z odpowiednim wyposażeniem. Zmieniły się też warunki w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie, budynku byłego gimnazjum przy ulicy Tysiąclecia. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w placówce naukę rozpoczęło ponad 200 uczniów nauczania początkowego. Aby z pomieszczeń, w których wcześniej uczyli się gimnazjaliści, mogły korzystać dzieci, trzeba było je przystosować do potrzeb najmłodszych, zaczynając od nowych kolorów ścian i wykładzin, a kończąc na wyposażeniu. Zakres prac dotyczył Szkoły Podstawowej w Brzozowie, a konkretnie dawnego gimnazjum, gdzie wykonaliśmy szereg prac, pilnych prac, w związku z przeniesieniem uczniów klas najmłodszych do tego budynku. Prace przede wszystkim dotyczyły malowania, szpachlowania wszystkich pomieszczeń lekcyjnych, wymiany podłóg, czyli paneli, położenie paneli podłogowych, około 1000 m2 tych paneli zostało położonych, wymiany lamp oświetleniowych, zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup szafek dla dzieci klas 0-3, około 300 sztuk, zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni, jak również urządziliśmy drogę wokół budynku gimnazjum, w związku z tym, aby łatwiej można było wyjechać, włączyć się do ruchu w ulicę Harcerską rodzicom przywożącym dzieci do szkoły. I chcę powiedzieć, że wszystkie prace związane z przygotowaniem naszych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego zamykały się kwotą przeszło 650 tysięcy złotych. W gminie Brzozów tornistry szkolne założyło ponad 3,5 tysiąca uczniów. Do pracy z nimi przystąpiło dokładnie 406 nauczycieli.